Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Mamy 31 października, trwa 250 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zachęcam Państwa do subskrypcji tego kanału, do obserwowania na platformach streamingowych. Ze mną jest dr Marek Kozubel i najnowsze informacje z frontu. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam naszych słuchaczy. Co się działo w trakcie ostatnich 48 godzin? Przede wszystkim mieliśmy do czynienia z prowadzonym od rana, być może nawet od godzin takich jeszcze przed porankiem, ostrzałem rakietowym strony rosyjskiej. Być może była to odpowiedź za ostatni atak na okręty rosyjskie w Sewastopolu. W każdym razie był to znowu atak głównie na obiekty cywilne, na obiekty przede wszystkim infrastruktury krytycznej. No w tym wypadku udało się stronie ukraińskiej zestrzelić dosyć sporą część rakiet. Niektóre doniesienia mówiły o nawet 80%. Konkretnie widziałem liczbę przynajmniej z rana. Podano, że zestrzelono 44 rakiety manewrujące. Być może jest to też częściowo pozytywny efekt zastosowania zachodnich systemów obrony przeciwrakietowej. Niemniej jednak część rakiet się przedarła i szczególnie mocno dotknięty został Kijów. W takich godzinach popołudniowych widziałem informacje o tym, że w 80% mieszkań, przynajmniej w prawobrzeżnej części Kijowa, czyli w tej, która się znajduje po zachodniej stronie rzeki Dniepr, 80% mieszkań nie ma dostępu do wody. W bardzo wielu dzielnicach miasta nie było też prądu. Także no już tam nawet różni ukraińscy youtuberzy, blogerzy tam proszą swoich rodaków o to, żeby przy najbliższych okazjach, gdy będzie prąd, no to żeby ładować powerbanki, zbierać wodę, ale też zarazem można powiedzieć, że nastroje bojowe u Ukraińców mimo wszystko nie spadają. No, Ukraińcy odbierają trochę te ataki na takiej zasadzie, że jest to trochę akt rosyjskiej desperacji, bo z kolei jeżeli chodzi o front, to tutaj za dużo się nie zmienia na korzyść Rosjan. Pod Bachmutem no to sytuacja, można powiedzieć, bardziej przypomina fabułę powieści Remarka. Niedawno mieliśmy premierę, tym razem niemieckiej wersji adaptacji powieści Na Zachodzie bez zmian. No to tutaj właśnie sytuacja pod Bachmutem przypomina te właśnie wydarzenia z I wojny światowej, gdzie walki się toczą w okopach, przez długi czas linia frontu się nie zmienia, nie przesuwa. Jeszcze jeżeli chodzi o takie inne miejsca, gdzie dochodzi do zaciętych walk, to przede wszystkim chodzi o rejon Doniecka, ale tam no, sytuacja również wygląda w taki sposób, że od dłuższego czasu nic się nie zmienia i można nawet powiedzieć, że mamy do czynienia z jeszcze większą stabilnością frontu niż pod Bachmutem. A chodzi o to, że linia frontu nie zmieniła się w sposób jakiś taki znaczący, wręcz od 8 lat, tak na dobrą sprawę. Tak jak na przykład linia frontu przechodziła przez wieś Marinkę, tak dalej przechodzi. Za dużo się naprawdę na tamtym odcinku nie zmienia. Rosjanie próbują tam w ciągu ostatnich 48 godzin, przeprowadzili tam wiele ataków na różnych odcinkach frontu pod Donieckiem. Niewiele to naprawdę dało. Linia frontu się w zasadzie znacząco nie zmienia. Oni sami ponoszą bardzo ciężkie straty. I jeżeli też chodzi o takie sytuacje na jeszcze innych odcinkach, no to przede wszystkim warto tutaj zwrócić uwagę na to, że w najbliższym czasie coś może się dziać w rejonie Kreminnej i Swatowego, gdzie Ukraińcy pomału wgryzają się w tą rosyjską linię obrony, zapewne nie wszędzie dobrze przygotowaną. I bardzo dziękuję za to krótkie podsumowanie, dr Marek Kozubel. Dziękuję, do usłyszenia, jesteśmy w kontakcie. Ja również dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam pana oraz naszych słuchaczy.